Jestem teraz w północno-zachodniej części dzielnicy Kabukicho, w części tej dzielnicy, która jest znana z tego, że jest tutaj bardzo dużo love hoteli. Love hotele to jest japoński wynalazek na to, żeby pary mogły spędzić ze sobą intymny czas, ponieważ z tym ludzie mają w Japonii duży problem. Mieszkania są małe, niezbyt wygodne, też ludzie mieszkają w większych grupach często, z rodzicami, z rodziną, więc nie zawsze jest czas na intymność. Ten, w którym jestem, ma akurat taki motyw łańcuchów, trochę jakieś sadomaso, ale to jest kompletnie zwodnicze, ponieważ jak wejdziemy do pokoju, to okaże się, że on jest jakiś tak w miarę normalny. No i wychodząc naprzeciw tej potrzebie, powstało coś takiego właśnie, jak te hotele, które mnie teraz otaczają. Poznać je można po tym, że mają zabarykadowane okna. Przez całą dobę jest noc, przez co ludzie używają tych hoteli nie tylko jakby wynajmując je na noc, ale również po południu, nawet rano, jak ktoś czuje się w potrzebie. Otwieramy sobie szafkę, mamy tutaj czajnik, filiżaneczki, herbatki, mikrofalówkę. Jest też oczywiście automat z napojami, no bo jakżeby inaczej. Przesunąć po prostu dźwigienkę i sobie coś wyciągnąć, to jest automatycznie doliczane do naszego rachunku. No i teraz przy drugiej szafce mamy tutaj odtwarzacz DVD, podłączony zapewne do telewizora, safe, jeśli nie ufamy osobie, z którą jesteśmy w hotelu, oraz kolejny automat. Standardowo każdy love hotel oferuje dwa warianty usługi, to znaczy jest tak zwany rest i tak zwany stay. Rest oznacza zatrzymanie się tam na kilka godzin, powiedzmy 3, 6, w zależności od oferty danego hotelu. Natomiast stay jest zostaniem na całą noc, powiedzmy na jakieś mniej więcej 12 godzin, no bo też możemy pójść sobie o na przykład 13 i zostać do pierwszej w nocy. Tutaj wszystko jest możliwe. Jest tutaj specyficzny zestaw artykułów do zakupienia, mianowicie są baterie, chipsy, prezerwatywy oraz wibratory. Wylosowałem z automatu jeszcze coś takiego. Jakieś podstawowe akcesoria łazienkowe dla kobiet i mężczyzn. Tutaj mamy ręczniczki. W Tokio jest kilka okolic, w których te hotele są zgrupowane. Dwie, które ja kojarzę, to Shibuya, część Shibui oraz właśnie ta część Shinjuku, w której jestem w tym momencie. Tych hoteli jest w tych okolicach bardzo dużo, ale też bardzo często zdarza się, że nie ma w nich miejsca, bo one są naprawdę tutaj potrzebne ludziom, którzy tutaj mieszkają dookoła. Tyle razy mi mówiliście, żebym zrobił film na temat kibli w Japonii, ale nie będę robić filmu na temat kibli, więc tutaj macie standardowe dla Japonii guziczki z atrakcjami, które oferują toalety. Jest to toaleta firmy Toto, która jest bardzo popularna w Japonii. Bardzo często się widuje toalety firmy Toto. Spróbowałem uruchomić program, za przeproszeniem, mycia tyłka, ale on nie działa, jak się nie siądzie na toalecie, więc wybaczcie, ale na tym poprzestaniemy. Przechodzimy do dalszej części naszego sexy pokoju. To jest część łazienkowa, czyli mamy wannę z jacuzzi w dodatku. Jak nalejemy sobie wody do wanny, to możemy położyć to na tej wodzie i wtedy woda nam nie wystygnie. Japońska łazienka, japoński prysznic z tradycyjnym stołeczkiem. W Japonii myje się w toalecie w ten sposób, że się siada na czymś takim i leje się prysznicem po sobie. Wodę się na przykład nalewa do miednicy i wylewa się na głowę. Tak wygląda standardowe japońskie mycie. Bardzo wygodne, naprawdę, bardzo wygodne. Jak się już raz przyzwyczai, trudno się odzwyczaić. Niektóre z takich hoteli poza standardowymi usługami mają takie bariery jak automaty ze strojami do cosplayu, automaty z karaoke, czy różne gadżety, jakieś sadomaso na przykład, też to się zdarza. Jak wchodzimy do takiego hotelu, to wybieramy pokój na takiej tablicy. Nie możemy tego pokazać niestety, bo ludzie nie za bardzo sobie życzą, żeby ich kręcić w takich okolicznościach. Na takiej tablicy w lobby są zdjęcia pokoi, naciskamy guzik, wypada nam kupon, dajemy go w recepcji, wymieniamy. Chodzi o to, żeby zminimalizować gadanie. W zasadzie tylko transakcja polega na zapłaceniu. To jest w ogóle okno, które jest właśnie tak wygląda, nie da się wyjrzeć za okna. Centrum każdego hotelu miłości jest łóżko. W tym przypadku mamy różne programy,
oświetleniowe, możemy zmienić sobie oświetlenie na bardziej romantyczne albo już takie całkiem romantyczne. No i też możemy włączyć sobie muzyczkę. No jeśli to nie wprowadza was w nastrój na pobyt w Love Hotelu, to nie wiem co wprowadzi. Dodatkowo mamy tutaj trzy programy muzyczne. Jest program Sleep, Loud oraz Power. Znaczy, to są takie trzy jakby playlisty, które możemy ustawić, więc możecie się domyślać o co chodzi w playliście Power. Oczywiście poza takimi normalnymi, w cudzysłowie normalnymi hotelami, jakie widzimy tutaj, zdarzają się też różne dziwactwa, jak hotel miłosny o motywie przewodnim Hello Kitty, hotel Transylwania, takie różne dziwactwa, ale to też no nie jest to typowe. Trzeba wiedzieć, gdzie są takie miejscówki, żeby na nie trafić. Chociaż tutaj kryje się na obcokrajowców mała pułapka, bo obcokrajowcy, ludzie spoza Japonii są w tego typu przybytkach często niezbyt mile widziani. Oficjalny wariant, który tutaj można spotkać, jest taki, że wymagane jest komunikowanie się po japońsku, ponieważ w razie jakiegoś zagrożenia, ewakuacji, jak nie umiesz mówić po japońsku, to nie będziesz wiedział, że musisz uciekać. I to jest tutaj odpowiedź oficjalna. Odpowiedź mniej oficjalna jest taka, że Japończycy często boją się i kojarzą obcokrajowców z chorobami przenoszonymi drogą płciową, więc powiedzmy, że dla takiego hotelu, gdyby zbyt dużo obcokrajowców do niego przychodziło, to prawdopodobnie klienci japońscy mniej chętnie by do niego przychodzili. No i w ten sposób jakby trzeba wyczuć dobry hotel, dobry moment, przy okazji jeszcze trochę zablefować, że mówi się po japońsku, to wtedy nie będzie żadnego problemu. No i oczywiście mamy też telewizor z różnymi rodzajami filmów do puszczenia, z filmami fabularnymi oraz takimi, jak widzicie tutaj, to w tym filmie fabuła jest raczej niezauważalna, więc zapauzujemy go. I tak właśnie wygląda japoński Love Hotel. To jest popularna i kompletnie normalna forma spędzania czasu dla ludzi, którzy tutaj mieszkają. Japończycy znani są z zamiłowania do czystości i poszanowania wzajemnej prywatności, więc też powoduje to, że tego typu miejsca w Japonii mają większy chyba sens niż gdziekolwiek indziej na świecie. Więc no cóż, jeśli będziecie w Japonii i będziecie mieli okazję odwiedzić tego typu miejsce, to zdecydowanie warto dla samego doświadczenia albo też dla własnej przyjemności.